Witam w kolejnym odcinku związanym z fotografią. Nazywam się Krzysztof Dumka, pracuję w Miejskim Ośrodku Kultury. Tam prowadzę zajęcia fotograficzne, pracuję również w telewizji. Tym razem chciałbym przedstawić inny rodzaj aparatu fotograficznego, którym również można robić zdjęcia. Jest on dosyć pokaźnych rozmiarów. Tu mam taki drugi, też duży aparat fotograficzny. Natomiast jego wadą jest to, że odmówił posłuszeństwa i już jest troszeczkę problem z naprawą. Ale moim ulubionym aparatem fotograficznym jest ten aparat Kijew 60. Służył mi bardzo długo w studio filmowym Semafor. Robiłem tam dokumentację fotograficzną, jak i również zdjęcia filmom animowanym do różnych broszur czy reklam. Przeważnie robiłem to na filmie tak zwanym odwracalnym, czyli po naświetleniu i późniejszym wywołaniu takiego filmu mieliśmy już gotowy obrazek, który później już był podlegał dalszej obróbce, na przykład skanowaniu. Ten aparat jest duży i ciężki i podobnie jak poprzedni aparat, który tutaj wcześniej pokazywałem, jest na duży film. Takim aparatem można było zrobić tylko 12 klatek. 12 klatek wielkiego, średniego formatu 6x6 cm. I wtedy uzyskiwało się bardzo dobrą jakość obrazu. Ten aparat działa nadal i ja nadal robię nim zdjęcia, robię portrety. To jest mój ulubiony aparat średnioformatowy. Nie jest wygodny, jest ciężki. Najlepiej robić ze statywu, bo jednak jest niezbyt poręczny. Ale ten aparat różni się od tych aparatów bardzo ważną funkcją, które tutaj te aparaty nie posiadały. Jak powiedziałem wcześniej, albo posiadały one możliwość patrzenia przez tutaj taki celownik, albo składały się dwa obrazy ze sobą, albo mieliśmy drugi obiektyw, przez który widzieliśmy, co fotografujemy, ale występował tam tak zwany błąd paralaksy. Z tym aparatem jest inaczej. Ten aparat posiada już lustro. Widać to lustro. To lustro właśnie służy temu, że mamy obraz przez obiektyw, przechodzi, odbija się od tego lustra i obraz mamy już później na matówce. I później możemy już zobaczyć cały obraz, który znajduje się po drugiej stronie. Tutaj mamy taki tak zwany pryzmat pentagonalny i można... Czyli jak w normalnych lustrzankach. Od normalnej lustrzanki, tak jak powiedziałem, różni się tym, że jest na średni format, czyli jest dosyć duży, niepokaźny, nieporęczny i raczej nie nadawał się do spacerów po parku i robieniu zdjęć, ale nadawał się do bardziej profesjonalnych zdjęć. Kiedyś tak robiono i tak jak powiedziałem, ja do tej pory ten aparat wykorzystuję i bardzo go lubię. Jeżeli ktoś ma gdzieś jeszcze, gdzieś, nie wiem, w domu, czy ma możliwość wykorzystania tego aparatu, to polecam, bo pomimo tego, że ten obiektyw, tak jak tutaj, jest produkcji radzieckiej, ja mam jeszcze inny, już niemiecki obiektyw, niemniej jednak te obiektywy były naprawdę bardzo dobrej jakości i można naprawdę robić profesjonalne, bardzo fajne zdjęcia. Dodatkową rzeczą właśnie w tym średnim formacie jest to, że głębia ostrości w takich aparatach
jest mniejsza niż w tego typu aparatach, co daje bardzo ciekawą plastykę obrazu. Więc jak gdyby średni format jest bardzo interesującą propozycją i bardzo ciekawym rozwiązaniem. No i zadanie domowe. Tym razem będą to zwierzątka. Posiadacie na pewno zwierzątka. Jak nie posiadacie, to mam jeszcze inny pomysł na posiadanie zwierzątek. Natomiast jeżeli ktoś posiada pieska, kotka, nawet rybki czy chomika, można zrobić fajne aranżacje związane ze zwierzątkami. Myślę, że zdjęcia pupilów w ogóle są bardzo sympatyczne i bardzo ciekawe. Wiem, że koty czy pieski bywają niesforne przy tego typu zdjęciach, ale są bardzo wdzięcznym obiektem do fotografowania, więc jak gdyby tutaj polecam. No i czym robimy takie zdjęcia? Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma innego aparatu, można wykorzystać telefon. Natomiast wiem, że zwierzęta właśnie mogą być bardzo ruchliwe, więc można więc polecam robienie jednak tym razem z ręki. Nie wiem, można te zwierzątka przebierać, można nie przebierać, można kłaść na poduszkach, czy jakiś, nie wiem, na fotelu zrobić, czy w ogóle zrobić portrety ze zwierzątkiem. I myślę, że to będzie bardzo ciekawa propozycja. Jeżeli chodzi o rybki, no to tutaj na statywie albo na jakimś innym urządzeniu, to też jest ciekawa rzecz, którą możemy zrobić i myślę, że będzie bardzo fajna. No dobrze, ale jak ktoś nie ma zwierzątka, są ptaki. Ptaki można fotografować, czy to z balkonu, czy w ogrodzie, jeżeli ktoś ma ogród, można fotografować ptaki. Oczywiście ptaki są płochliwe. Na pewno pomoże aparat, który posiada teleobiektyw, żeby można było zrobić bliżej zdjęcia. No tutaj jest na przykład taki teleobiektyw, czyli obiektyw, który umożliwia zbliżenie właśnie ptaka na przykład. Natomiast ci, co nie posiadają, no jest to jakiś pewien problem, chociaż są telefony w tej chwili tak konstruowane, że tych obiektywów jest na przykład 4. Jeden z nich jest teleobiektywem, który umożliwi zrobienie takich zdjęć. Jak nie posiadamy, no to musimy zrobić pewien rodzaj takiego pleneru, tak, gdzie pewnym elementem jest, tak? Ale zawsze da się zrobić. Nie polecam robienia, bo tutaj jest taka możliwość w telefonie, że jest tak zwany zoom, ale ten zoom jest elektroniczny i ten zoom elektroniczny nie do końca jest ładny. Owszem, telefony komórkowe posiadają większą ilość megapikseli tak zwanych i jest możliwość przyzoomowania, ale do pewnych granic. Obraz może być bardzo brzydki i mieć tak zwane artefakty i może to źle wyglądać. Polecam przysyłanie do nas zdjęć, do mnie, ja chętnie je zobaczę. Być może powstaną jakieś realizacje, jakieś diaporamy albo inne pokazanie waszej twórczości. Także polecam i zachęcam do robienia zdjęć. I tym razem to tyle na dzisiejszym odcinku. Do widzenia.